kolejny film z mojego cyklu Marta plecie. Dziś chciałam Wam pokazać dużo łatwiejszy wianek, który ostatnimi czasy pokazał się na okładce Harper's Bazaar. Dużo łatwiejszy, ponieważ nie wymaga umiejętności zrobienia dobierańca. Ja wiem, że ten warkocz na początek może nie wydawać się aż tak prosty, jak wynikałoby z tych moich filmików, dlatego też postanowiłam przygotować taki wianek składający się z prostych dwóch warkoczy. Dlatego wcześniej już podzieliłam sobie głowę na pół. Może nie tyle głowę, a moje włosy. I chciałam Wam pokazać, jak szybko można zrobić właśnie taką fryzurę prosto z okładki modnego czasopisma. A więc tak, żeby zrobić tę fryzurę, przede wszystkim będę potrzebowała jeszcze oprócz czasopisma i wzoru szczotkę, którą wyczeszę sobie włosy i bardzo mocno je ściągnę do dołu. To jest bardzo istotne, bo później ten warkocz będziemy przypinać do góry i jeżeli tutaj będzie za luźno, to te włosy nam się też będą tak podnosiły i nie będzie to wyglądało dobrze. Ja z racji tego, że jeszcze nie mam takich super długich włosów, muszę zrobić ten warkocz odpowiednio bliżej twarzy, żeby on był lepiej wyeksponowany. Natomiast, czyli gdzieś tu. Natomiast jeżeli, czyli przed uchem, można powiedzieć. Natomiast, w ten sposób. Natomiast jeżeli macie dłuższe włosy, o, zahaczyłam się. Jeżeli macie dłuższe włosy, to jak najbardziej możecie ten warkocz zrobić troszkę dalej, czyli na przykład tu. Więc wracamy do tego mojego punktu wyjściowego, czyli tego miejsca. Ja tutaj jeszcze go sobie zczeszę sobie te włosy, żeby one wyglądały schludniej i dzielę włosy na troje i po prostu zaplatam klasycznego, zwykłego warkocza. Cały czas starając się jak najmocniej dociskać te włosy. Jak najmocniej, tak żeby ten warkocz był jak najbardziej zbity. Za chwilę zdarzy mi się taka chyba sytuacja, że zabraknie mi włosów w jednym z trzech pasenek. Wtedy, z racji tego, że zależy mi, żeby zapiąć to jak najdalej, jak najdłużej, wydzielę z innych dłuższych pasenek dodatkowe pasmo i będę w dalszym ciągu zaplatała włosy aż do samego końca. W ten sposób właśnie. Jak widzicie, ja mam koloryzację, którą mam wykonaną na włosach, to jest takie ombre z jasnymi końcówkami. Ten warkocz, który chcę Wam pokazać, świetnie wygląda na tego typu włosach. Przytrzymuję sobie wsówką końcówkę, ponieważ nie chcę tego związywać, poza tym musiałabym mieć bardzo małą gumkę, a później musiałabym ją zdejmować, więc na razie wsówką przytrzymuję sobie końcówkę, żeby mi się nie rozplotło. I ten sam zabieg wykonuję z drugiej strony, czyli mocno chwytam włosy. W ten sposób przesuwam je do przodu, dzielę na trzy mniej więcej równe pasma, chociaż z tym równością to u mnie zawsze bywa ciężko, dlatego też zawsze jedno jest dłuższe, drugie krótsze, a trzecie gdzieś jest po środku, jak to zazwyczaj bywa. I w ten sposób zaplatam sobie włosy. Oczywiście znowu przypominam Wam, że trzeba to zrobić jak najciaśniej, żeby ten warkocz jak najmocniej napinał nam te włosy tutaj. I znowu mam taką sytuację, że dwa pasma mi się kończą, a jedno zostaje na wyrost długie. No to znowu wydzielam z nich palcami po prostu w trakcie wyplatania warkocza dodatkowe pasma i plotę je do końca, starając się zaplatać to jak najdłużej, żeby jak najmniej tych włosów mi zostało. I teraz, żeby już nie spinać tego wsówką, po prostu przekładam to na drugą stronę głowy, przypinając najlepiej w dwóch miejscach, czyli na początku przypinam końcówkę tego warkocza, ale jeżeli teraz bym to puściła, to prawdopodobnie z racji tego, że to jest dość mocno napięte, to mi wyskoczy i z powrotem zacznie się rozplatać. Więc dlatego też biorę drugą wsówkę i
wpinam ją gdzieś w połowie, przekładając przez warkocz. Teraz biorę drugiego warkocza i z tyłu za tym pierwszym przypinam go w ten sposób. I przypinam jego końcówkę tu, ale też muszę pamiętać o tym, żeby przypiąć go gdzieś w środku, no bo za chwilę oczywiście znowu byłaby taka sytuacja, że wyskoczyłby mi gdzieś w połowie. Ta wsówka na przykład tutaj za bardzo mi wystaje, co pewnie Wasze baczne oczy zobaczą, ujrzą, dlatego też musiałam ją poprawić. I tak wygląda efekt końcowy. Jest dość zbliżony, ja mam trochę inny kształt głowy niż modelka na zdjęciu. Można, tak jak powiedziałam, przy dłuższych włosach zacząć dalej te warkoczone, wtedy bardziej oplatają głowę. No ja nie mam aż tak długich włosów, a zależało mi na tym efekcie, żeby te warkocze się skrzyżowały w pewnym miejscu. Jest to taki troszkę ludowy warkocz, dużo łatwiejszy, jak możecie same stwierdzić, od tych dobierańców, które robiłam w poprzednim filmiku. A być może zachęci Was to też do nauczenia się kolejnej fryzury. Dość efektownej, musicie przyznać, i bardzo, bardzo prostej i szybkiej w wykonaniu. Serdecznie zapraszam Was też do subskrybowania mojego kanału na YouTubie i śledzenia kolejnych filmików o zaplataniu włosów. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.